Sięgnijmy po fragment Dziejów Apostolskich do rozdziału 9 i od 36 do 43 wersetu najpierw przeczytajmy ten fragment. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją i złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lydda leży blisko Joppy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. Wybrał się tedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, gdy była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i, ujrzawszy Piotra, usiadła. A on podał jej rękę i podniósł ją, przywoławszy zaś świętych i wdowy, pokazał ją żywą. I rozniosło się to po całej Jopie i wielu uwierzyło w Pana. Piotr zaś pozostał w Jopie przez dłuższy czas u niejakiego Szymona Garbarza. Bardzo piękna historia. Chciałoby się, żeby o każdym człowieku zostało powiedziane tyle dobrych rzeczy, ile Piotr usłyszał o Tabicie, czy też w tłumaczeniu Dorkas. W języku polskim brzmi to gazela. Ładne imię. Wiele jest tutaj wątków niezwykłych, ale może po kolei omówimy wszystkie, albo prawie wszystkie. Po pierwsze, jakim jestem człowiekiem? Chyba mamy świadomość, że wszyscy umrzemy któregoś dnia. I Tabita umarła. Biblia składa o niej świadectwo. To jest niezwykle cenne, bo Biblia składa świadectwo. Jej życie było wypełnione dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Chciałbym jednak od razu wyjaśnić pewną rzecz. O Tabicie najpierw jest powiedziane, że była uczennicą. A więc była uczennicą Jezusa Chrystusa. Uczennica to znaczy nie była fanką Chrystusa, ale była kobietą, która uczyła się, była na drodze uczniostwa, uczyła się od Chrystusa i tak ją zapamiętano. Napisano w Biblii o niej, że była uczennicą Chrystusa. To już jest niesamowite wyróżnienie. Ale oprócz tego, że była uczennicą, to znaczy, że miała to duchowe życie, ale też poznawała Pana poprzez Słowo, to w jej życiu wiara przekładała się na uczynki. I to jest dokładnie to, o czym mówi Jakub w swoim liście. Kiedy pisze, aby pokazać mu wiarę z naszych uczynków. Tabita pokazywała swoją wiarę uczynkami. Jej życie było wypełnione, jak pisze tutaj, jak napisane zostało w Dziejach Apostolskich, dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Czy jestem takim człowiekiem? Czy jestem człowiekiem, o którym wszyscy mogą powiedzieć, że jestem uczniem Chrystusa? Że poznaję Go poprzez Słowo? Że widać moją gorliwość, mój duchowy wzrost, moją miłość i widać moje uczynki wiary? Widać moje zatroskanie o innych ludzi? No otóż mam się troszczyć. Przecież to jest moja rodzina. Czy tak mnie ludzie znają? Drogi bracie, droga siostro, to ty musisz zdecydować o tym, jak ludzie będą cię znali.
Ta niezwykła kobieta zmarła. Najpierw jest napisane, że za nie mogła, więc chorowała. Ale w końcu umarła. Została obmyta i złożono ją w oczekiwaniu na pogrzeb. Jednak część przynajmniej uczniów, gdy dowiedzieli się, że niedaleko przebywa Piotr, postanowiła wysłać do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj z przyjściem do nas. I kiedy Piotr przyszedł do Joppy, okazało się, że zaprowadzili go do Tabity, która oczekiwała już na pogrzeb, a wszystkie kobiety z kościoła obstąpiły Piotra, w szczególności wdowy właśnie, płakały i pokazywały suknie i płaszcze, która dla nich robiła Dorkas, kiedy była z nimi. Wspaniałe świadectwo życia tej kobiety. Jak mało dzisiaj jest takich pogrzebów, kiedy ludzie mogą wokół trumny się zebrać i powiedzieć: Boże, dziękujemy Ci za tą osobę, dziękujemy Ci za tego człowieka, za tę kobietę, za tego mężczyznę. I jeden przez drugiego mówią: pomógł mi w taki sposób, pomogła mi w taki sposób, wspierała mnie, wspierał mnie, mówił o mnie takie rzeczy dobre, mówiła o mnie dobre rzeczy, troszczyła się o mnie każdego dnia, troszczył się o mnie. Dzisiaj w ogóle prawie tego nie widzimy. A już naprawdę obrzydliwością jest, kiedy umiera potworny grzesznik, a w czasie pogrzebu dowiadują się ludzie, że to był ich drogi brat w Chrystusie. No to jest już kompletny obłęd i oszustwo, którego nie wolno czynić pod żadnym pozorem. Tabita była wyjątkową osobą. I kiedy Piotr tego wszystkiego wysłuchał, usunął wtedy spokojnie wszystkich z tego miejsca. Upadł na kolana i modlił się. Nic nie wiemy o tej modlitwie. Ale wiemy, że kiedy skończył modlitwę, zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła swoje oczy i ujrzawszy Piotra i usiadła. Podał jej rękę, podniósł ją, przywołał świętych i wdowy i pokazał ją żywą. I rozniosło się to świadectwo szeroko. Bardzo mi się podoba to, co Piotr zrobił. To jest coś, co my powinniśmy robić. Kiedy jest potrzeba, żeby pomóc, ta szczególna potrzeba w tym przypadku, bo leży nieżywy człowiek, ale równie dobrze może to być chory człowiek, ciężko chory, to zanim cokolwiek zrobimy, upadamy na kolana i modlimy się. I to Bóg mówi wtedy do człowieka. W przypadku Tabity Bóg miał pewien, chciałem powiedzieć piękny plan, ale nie wiem, no. To był jego plan po prostu. Bóg miał swój plan i powiedział Piotrowi: ja chcę, żeby ta kobieta żyła. Ja chcę, żeby ta kobieta nadal służyła pomocą tym wszystkim, którzy doświadczyli jej miłości i opieki. Tak się stało. Czy zawsze tak robimy? Boję się, że często to bywa w ten sposób. W Biblii jest napisane, że mają przywołać starszych, namaścić, modlić się. No dobrze, ale nie jest napisane, o co się modlić. Tam jest napisane, że modlitwa płynąca z wiary podniesie tego chorego. I wszyscy się kłócą o to, czy chodzi o wiarę tego chorego, czy o wiarę tych, którzy się modlą. No przecież tu nie chodzi o teologię, tylko o praktykę. A praktyka powinna być taka, jak tutaj widzimy. Przychodzimy do chorego, klękamy, modlimy się. Panie, czego oczekujesz? Jaka jest Twoja wola względem tego człowieka? Co chcesz uczynić? I wtedy się modlimy. I wtedy wiemy, o co się modlić. I wtedy modlimy się, ponieważ to Bóg powiedział, o co się mamy modlić. Jest tutaj jeszcze jeden niezwykle ważny wątek.
Mianowicie, kiedy Tabita zmarła, po tej kobiecie płakano. Czy my płaczemy po wszystkich swoich zmarłych? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że wielu zmarłych żegnanych jest z ulgą. Dobrze, że już nie żyje. Nie będzie zatruwał nikomu życia. Tak, tak to wygląda. Inny wątek, niezwykle istotny. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Przykład, który jest przed nami, mówi, że to jest nieprawda. To się tak mówi w świecie. Ale Biblia mówi coś zupełnie innego. Bóg nie znalazł kogoś w tym kościele, kto zastąpiłby Tabitę. Została więc przywrócona do życia, aby służyć dalej. Być może Kościół był mądrzejszy po tym doświadczeniu i być może lepiej i mądrzej zaczął poszukiwać sposobu na to, aby dojrzewali, dorastali diakoni, starsi, którzy być może, niektórzy przynajmniej z nich, czy niektóre z nich zastąpiłyby w przyszłości Tabitę. Inny wątek mówi o tym, że czasami taka mrówcza praca ludzi, no bo cóż to jest szycie sukien i płaszczy, tak? Wydaje nam się, że to jest takie, powiedziałbym, że niektórzy by powiedzieli, że to jest nieduchowe. Ale czasami taka mrówcza praca niektórych ludzi wydaje się być zupełnie niezauważana. I przyznam, że często ci ludzie siedzą w swoich kościołach i tak myślą sobie, czy ja tu w ogóle jestem potrzebny komukolwiek, do czegokolwiek. Nie pojawia się na nabożeństwie przez jeden czy drugi tydzień jakiś człowiek i nikt do niego nawet nie zadzwoni. Nikt nie zapyta, coś się stało, w czymś mogę ci pomóc? Jest jakiś powód, dla którego nie widzimy ciebie? Staliśmy się strasznymi egoistami. Uczniowie Jezusa. Boże drogi. Niewyobrażalnie daleko jesteśmy jako Kościół od tego wzorca nowotestamentowego. Powinniśmy dbać i troszczyć się o siebie. Dbać i troszczyć się o siebie. Ja wam coś powiem, kochani. Jeżeli ktoś w naszych kościołach umiera, to kto myje ciało? Firma pogrzebowa. Kto prowadzi pogrzeb? Firma pogrzebowa. A co stało się w tym miejscu? Kościół, zapewne kobiety, umyły ją, złożyły w sali na piętrze. Tak, aby wszyscy, którzy doświadczyli dobra ze strony tej kobiety, mogli jeszcze podziękować Bogu za ten czas, kiedy ona żyła pomiędzy nimi. Dzisiaj ten nasz świat jest tak odhumanizowany, jest tak daleki od tego, co można określić jako taką delikatną miłość Chrystusową, która nie domaga się dla siebie niczego, ale objawia się we wszystkim, w każdym słowie, w każdym uczynku, w każdym zachowaniu. Czy tacy jesteśmy? Czy już dawno zatraciliśmy takie ludzkie odruchy, można powiedzieć? Smutne, bardzo smutne. Nie powinno tak być. I jeżeli ktoś powie, że przepisy... Nie, przepisy wszystkiego nie regulują. A ponad przepisami jest ludzka dobroć i miłość. Jeśli ktoś się powołuje na przepisy, to znaczy, że szuka po prostu furtki, przez którą może uciec od odpowiedzialności. Niezwykła kobieta, która zostawiła po sobie naprawdę wspaniałe wspomnienia.
Wiecie, co jest niesamowite? 2000 lat minęło, a my ciągle o tej kobiecie mówimy. 2000 lat minęło, a my ciągle opowiadamy o Tabicie. Ciągle ta historia jest czytana i ciągle się nad nią pochylamy. I ciągle widzimy, jak wiele miłości było w tej kobiecie. I dlatego wierzę w to głęboko, że ta historia nie jest tu przypadkowo zapisana. Że Duch Święty zostawił nam informację, ślad tego, jak winniśmy postępować, jakimi powinniśmy być wobec siebie ludźmi. I Duch Święty pokazał nam też w tej historii, jak bardzo powinniśmy być delikatni. Jak bardzo powinniśmy rozumieć, że człowiek potrzebuje po prostu tego, żeby usłyszeć parę ciepłych słów. Ja już nie mówię o świadectwie, jakie wywołała ta cała historia, bo zwykle ludzie na to zwracają uwagę, że rozniosło się po całym świecie. No rozniosło się, bo się musiało roznieść. Ale to jest informacja o tym, jak żyje Kościół po prostu, jaki jest święty i cudowny. Czy stanowimy taki Kościół? Czy jest pomiędzy nami ktoś podobny do Tabity? Ktoś, kto gdyby umarł dzisiaj, to ludzie by płakali i prosili Boga, żeby jeszcze chociaż chwilę była z nimi. A jeśli takich ludzi nie mamy wokół siebie, to powinniśmy płakać. Płakać, płakać, płakać nad sobą. Ale z drugiej strony, moi kochani, powinniśmy zacząć płakać z radości. Dlaczego? Dlatego, że nic, co robimy, nie znika w jakiejś bliżej nieokreślonej przestrzeni. Że jednak wydaje nam się, że ludzie nie widzą, nie słyszą, nie reagują, ale jednak przechowują w swoim sercu pewne rzeczy. I gdzieś Bogu są wdzięczni za dobro, które czynimy. Czasami po latach się dowiadujemy, po latach, że coś dobrego komuś uczyniliśmy. No takim jesteśmy narodem, że nie potrafimy pewnych rzeczy sobie po prostu mówić tak w oczy. Takim narodem jesteśmy. Smutnym narodem, bardzo doświadczonym, być może dlatego tak trudno nam dzielić się miłością. Ale dzisiaj, jeżeli tego słuchasz, to zachęcam cię przede wszystkim do płaczu i do radości. Bo jedno i drugie w tej historii jest obecne. I jedno i drugie daje nam takie spojrzenie na to, kim jest Bóg, jak się o nas troszczy, jak jest dobry dla nas w najprostszych codziennych zajęciach.